No cześć, witajcie, z tej strony Jacoby. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was grę treningową, oczywiście strzelanie. Nauczymy się dzisiaj strzelać, czyli jak to robić dobrze i efektywnie oraz efektownie w FIFA 15, bo powiem wam szczerze, dużo się zmieniło od 14, zupełnie inaczej się tutaj strzela. No to trzeba wam przybliżyć co jak. Zaczynamy, wyzwanie brązowe, a przy okazji ja będę mówił, jakie są moje odczucia przy strzelaniu właśnie w tej grze. Będzie dzisiaj z nami Leo Messi. No a tym tutaj mamy chyba finezyjnie trafić. O, dobrze zacząłem, dobrze zacząłem. Do tych dziurek tam. Jedno udało się. No a teraz drugi. Oj, oj, nie wychodź, nie wychodź. I to też, no i zaliczone. Finezyjnie polecam wam tutaj strzelać i wtedy bez problemu wam na pewno wyjdzie. Są chyba na siłowo też by się udało. No ale jeżeli już jesteśmy przy tym, jak się strzela tutaj w FIFA, to wydaje mi się, że najważniej. Oj, dobra główka Messi. Chciałbym wam chciałbym wam powiedzieć, że po prostu strzela się tutaj głównie finezyjnie. Jeżeli macie okazję sam na sam, to polecam wam serdecznie uderzyć właśnie z przyciśniętym R1, czy to jest nie pamiętam xboxowych. Tak czy inaczej, właśnie w sytuacji sam na sam to na 90% wejdzie. No i tyle. Dobra, jaki tu mam ostatnia próba. I o matko boska. Teraz ostatnia próba. I trafiliśmy i mamy srebro, po prostu było trzeba strzelać tak długo, aż trafi się w te wszystkie tutaj rzeczy. No i udało się, także możemy iść dalej. Nie było to na moje najlepsze, co może być, jeżeli chodzi o wyzwanie. No ale ważne, że zaliczone, prawda? To nas interesuje. A tutaj co mamy? Mamy... Ale mam co? Przez dwa kółka polecieć? Popatrzcie, no nie ma problemu, jeżeli chcecie przez dwa kółka, może być przez dwa kółka. Znaczy, to ten środkowy by trzeba zaliczyć. A teraz tamten... A, nie zdążyłem, tylko nie wiem, czy to nam będzie wystarczyło w takim razie. Niemniej jednak poczekamy ten środkowy teraz, bo on powinien być. A, oj, oj, tu już nie ma takiego wspomagania. Oj, jeszcze jedno. O, opona mi poleciała. O, znowu nie trafiłem, ostatnia próba. I czy będzie to piękne zakończenie tego złotego, oj. Czekajcie. O kurczę, przeleciało, ale no nie udało się. Dobra, no to jeszcze raz. Pięknie, przez oponę i przez to. Teraz będzie pewnie po prawej stronie oponka. Tak myślałem. O, nie zdążyłem, nie trafiłem. Damn, ona tak szybko tam wyskakuje. Nie tam. O, troszkę nam punktów zaliczyło, także dobrze. Ach, musnęło. No jeszcze raz. Nie, co ty Messi robisz? Dobra, mamy przynajmniej zaliczone. No trzeba przez te opony strzelać. Jakby się mi jeszcze udało przez te dwie, to by już w ogóle super. O, jedna. Aj, kurczę, mało brakowało, abyśmy zaliczyli. No tak fajnie przez dwie, no ale nie szło to, ważne, że skończyliśmy. Wiecie co robić, strzelać przez opony, to daje 1500 bodajże. No i trafiać w te cele. I albo i w to, to już w ogóle byłoby super. No i wyzwanie treningowe na dzisiaj to jest strzelanie. Nie wiem czemu to jest niby jakieś... Aha, po prostu mamy strzelać i mamy na to czas. I bez... rozumiem. Znowu przyleciało. No i ustanowiliśmy pro rekord 16400. No i powiem szczerze, spróbuję jeszcze raz i teraz to będzie, co wam wszystko pokażę, bo się tutaj uczyłem. Także mamy półtorej bodajże minuty, tak dokładnie, i zobaczymy, ile nam się uda zbić. Najważniejsze jest to, żeby te wszystkie postarać się zbić wszystkie te pudła. No o, no właśnie, nie robić tak jak zrobiłem teraz. Jeszcze mamy możliwość strzelenia przez te kółeczka, co jest chyba najbardziej taką opłacalną opcją. Jeżeli macie wybór. Teraz akurat nie trafiam w nic, ale wcześniej, przysięgam, trafiłem to za 4000 jedno, więc było dużo warte. Tutaj, o, pudła się udało coś tam zrzucić. Jeszcze raz to zrobimy to samo. Ale teraz boczna siatka Messi. Nie zawiedź mnie teraz. Ajajaj. No to już jest bardzo losowe, powiem wam szczerze, bo trafić w to kółko, jeżeli chodzi o takiego skilla, to trzeba by grać i grać tutaj naprawdę sporo. No ale samo trafienie nawet do bramki to jest 1000, więc nawet jeżeli byście nie trafili niczego specjalnego, tylko same te pudła, to za samo trafienie do bramki macie tak naprawdę punkty, co jest fajne. I znowu 1000. Jakie on ma te strzały niesamowite, fajnie lecą strasznie. No i czuję się, że jest moc w Messim, w tej FIFA jest... O! To jest właśnie, o co mi chodziło, idealnie. I lobik. I wpadło. O to mi właśnie chodziło.
Messi w tej FIFA jest po prostu nie z tej ziemi. Popatrzcie, jakie lecą strzały. Aj. Teraz nie wyszło. I znowu lobik. I wpadła. I pięknie. 17 tysięcy punktów. A, teraz troszkę nad. No, znowu pójdzie lobik. Poszedł i wpadnie. Ładnie. Chciałbym zbić te pudła tam, ale chyba mi się jednak nie uda. Bo znowu lobik. O, teraz będzie ciężko. 0-6. 0-6. O! Aj, nad bramką 0-3. Jeszcze, a znowu nad bramką. Nieważne, jednak 18 400 punktów udało się zebrać. Poprawiliśmy trochę swój rekord, no ale do 30 000 nam bardzo brakuje. Trzeba by trafiać po prostu przez te kółeczka. Dobra, dziękuję wam bardzo, jeszcze parę słów ode mnie. Także jeżeli macie sytuację sam na sam i macie zawodnika, który dobrze kończy, napastnika, to starajcie się finezyjnie, albo po krótkim, albo po długim słupku. To o wiele bardziej jest teraz skuteczne niż strzały siłowe. Co wam mogę powiedzieć? Near post OP, czyli krótki słupek, jest strasznie teraz OP. Jeżeli uderzacie po nim, jest duża szansa, że traficie. No i możecie też bardzo dobrze minąć bramkarzy. Oni nie rzucają się tak pod nogi i mam wrażenie, że czasem mają takie jakby zastopowanie w mózgu, więc bardzo dobrze można sobie ich obiec, czy ruletką nawet by ich ominąć. To też jest oczywiście achievementem jednym z PlayStation Network, czy z Xboxa, nieważne. Także polecam wam serdecznie. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. No i co, widzimy się w kolejnej grze treningowej. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Na razie.